Ślady bitwy. Uciekali w stronę jaskini. Dobrze znasz tę wyspę? Nigdy wcześniej tu nie byłem. Powiedzmy, że nie przepadam za klanem Tordaruch. Właściwie to nikt na Artskellig specjalnie ich nie lubi. Mówisz, że nie lubicie ludzi z Undvik, ale przecież pomogliście im po ataku giganta. A ty, kiedy ratujesz rozbitków podczas sztormu, pytasz najpierw, z jakiego są klanu? No dobrze, ale potem udzieliliście im schronienia. A teraz ruszyliście na giganta. No jasne. Odbicie Undvik to przecież najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć, z Artskellig. A z którym klanem macie dobre stosunki? No, na pewno nie z tymi tchórzami z Brokvar. Będą ci mówić, że to nieprawda, ale 100 lat temu ich Jarl zrezygnował z bitwy tylko dlatego, że siły wroga były przeważające. Ci z Faroe to oszuści i złodzieje, wszyscy to wiedzą. Tjurseach, Sanskellig od zawsze zadzierali nosa. Klan Lugosa Szalonego... Oni są w porządku. Myślałem, że to wasi najwięksi wrogowie. Oczywiście. Innych klanów aż tak nie szanujemy. Ruszajmy. Gigant ich ścigał. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole.
Dobrze znasz tę wyspę? Właśnie. Ruszaj. Folan! Byłem pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Ceres popłynęła na Speaker Rock. Sama! A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Ceres się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo Syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał, trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. Wykrwawił się na śmierć. To miała być jego ostatnia rejza. Chodźmy szybciej. Widzę, że już nie możesz się doczekać. Mówię ci, jest wielki jak skurwysyn. To wspaniale. Nie mogę uwierzyć, że wreszcie go dorwałem.
Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. Osłaniam cię. Ustawię się tak, żeby mieć giganta na widoku. Mnie zanim się obudzi. Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ancrate? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. Skoro tak mówisz, w takim razie niech zostanie w klatce. Co? Nie zapomnę ci tego, Ancrate. Całą chwałę chcesz sobie przywłaszczyć? Wypuśćcie mnie natychmiast! Wypuścić. Nie win cię. Wigi był nieprzewidywalny. Jak go znam, od razu rzuciłby się na giganta z pięściami. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Lepsze to niż rzeźnik z Blaviken. Niech będzie. Chodźmy stąd. Chcę się tu jeszcze rozejrzeć. W takim razie spotkajmy się na plaży przy porcie.
Mistrzu Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skrygijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje.